Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś chciałbym rozwiać pewne wątpliwości, które zapewne wielu z Was posiada przy zakupie frezarki. Jak wiecie, frezarki górnowrzecionowe dzielą się głównie na takie frezarki, które są o standardowej budowie i są frezarki krawędziowe. Dziś na tych krawędziowych chciałbym się skupić, pokazać Wam, do czego służą takie frezarki, tak abyście mogli wywnioskować, czy takiej frezarki potrzebujecie, czy raczej zdecydować się na rozwiązanie standardowe. Zapraszam na film. Frezarka krawędziowa, jak sama nazwa wskazuje, służy głównie do frezowania krawędzi, lecz nie tylko. Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica w budowie między frezarką taką standardową, górnowrzecionową, a krawędziową. Lecz teraz może skupmy się, do czego taka frezarka może być jeszcze używana oprócz krawędzi. Oczywiście taka frezarka posiada podczas kupna jakieś tam gadżety, które możemy sobie na takiej frezarce zamontować. Są to na przykład przykładnice, różne dostawki, kielichy, które będziemy mogli montować w zależności od tego, czy jaką pracę po prostu wykonujemy. Taką frezarką możemy wykonać niewielkie okręgi. Można również wykonać większe okręgi, ale raczej stosowałbym ją podczas obrabiania dość cienkich materiałów, ponieważ są to frezarki zwykle o mniejszej mocy niż standardowe frezarki górnowrzecionowe. Jak widzicie, różnice widoczne są gołym okiem. Tutaj mamy ciężki sprzęt do ciężkich zadań. Jest to największa frezarka od Hikoki, która służy mi do naprawdę cięższych tematów. No i widać już tutaj pierwszą różnicę, czyli system prowadzenia. Frezarka górnowrzecionowa, taka typowej budowy, chodzi sobie tutaj na takich dwóch prętach, które są prowadnicami. Tutaj tego nie mamy. Zobaczcie, że ta frezarka ma po prostu taki kielich, który jest równocześnie jej stopą. Ten kielich jest regulowany za pomocą zwykle takiego pokrętła i tutaj sobie ustawiamy po prostu wysokość. Nie ma tego elementu, że możemy się zagłębić w materiał, tylko musimy za każdym razem ją po prostu przestawiać. Tak to wygląda. To jest największa frezarka, jaką posiadam, ale porównajmy ją do narzędzia trochę mniejszego, czyli najmniejszej frezarki firmy Festool. No i ta frezarka, no niewiele różni się, spójrzcie, niewiele różni się gabarytami, lecz jednak przy frezowaniu krawędzi ona ok, daje radę, jest całkiem spoko, ale przy większej ilości tych krawędzi trzymając ją w ten sposób, czy nawet w ten, po prostu szybciej będziecie się męczyć, w niektóre miejsca zwyczajnie nie dotrzecie, ponieważ jej stopa jest za duża, cała jej tutaj szerokość jest dość spora, a tutaj to rozwiązanie gwarantuje nam dotarcie do miejsc, które dla takiej frezarki są niedostępne. Oczywiście nie dotrzemy wszędzie. Możemy sobie takie stopy tutaj jeszcze dorabiać po swojemu, ale to nie o tym jest ten film. Główna zaleta takiej frezarki to jest po prostu jej rozmiar i jej mobilność. Także do krawędzi idealna sprawa. Do mniejszych rowków również, ale pamiętajcie, że nie jest to sprzęt do ciężkich zadań. Jak macie do zrobienia jakichś dużo rowków, jakiś wręg, które są dość głębokie i szerokie, no to jednak pokusiłbym się na rozwiązanie z standardową frezarką, która jest zwyczajnie mocniejsza, ponieważ na przykład ta frezarka tutaj akurat nie ma, ale ta frezarka ma 550 W mocy, no ta pewnie ma coś w podobie, więc porównując ją do dwa razy mocniejszej frezarki Festoola i cztery razy mocniejszej frezarki Hikoki, którą tutaj widzicie, no to można sobie samemu wyciągnąć wnioski, która do jakich zadań jest przeznaczona.
Takie frezarki krawędziowe możemy jeszcze podzielić na dwa typy. Są to standardowe frezarki na przewodzie, podłączane zwyczajnie do gniazdka. Charakteryzują się dość stabilnym tempem pracy, więc tutaj o nic się nie musimy martwić. Jedyną wadą takiej frezarki jest po prostu przewód, który mamy dołączony do tej frezarki. Często bywa on po prostu za krótki. Drugim typem frezarek są frezarki akumulatorowe, które w tym momencie cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością. Ale nie zapomnijmy, że taki akumulator kiedyś w końcu nam padnie. Wiadomo, że nie mamy takiego akumulatora zwykle jednego. Jeżeli już wchodzimy w jakiś system narzędzi, zalecałbym, żeby ten system był to system narzędzi jeden, a nie po 5 narzędzi innych producentów, ponieważ nie macie potem problemów z akumulatorami. Jeżeli macie już dość sporą ilość akumulatorów, możecie kupić sobie po prostu kolejny sprzęt już bez akumulatora, tak zwane samobody, i oszczędzacie po prostu pieniądze. Więc tutaj proponowałbym, jeżeli wchodzicie w takie akumulatorowe rozwiązania, to albo idźcie dalej w tą markę, którą macie, albo po prostu wszystkie zakupy, które będziecie robili w przyszłości, róbcie pod tą jedną marką. Będziecie mieli jeden komplet akumulatorów, który będzie pasował do większości narzędzi. No i teraz tak, pamiętajcie, że taka akumulatorowa ma swoje ograniczenia, ale ma jedną bardzo dużą przewagę nad taką przewodową, a jest to jej mobilność, tak? To nie są sprzęty do ciężkiej pracy, więc taka akumulatorowa, podczas gdy mamy do przefrezowania, no nie wiem, 3-5 stołów, spełni doskonale swoje zadanie, ponieważ no, mamy te stoły pewnie rozmieszczone w warsztacie w różnych miejscach, w zależności od tego, kto jaki ma warsztat, więc możemy się bez problemu poruszać z taką frezarką i no nie ma żadnych ograniczeń, tak? A na przewodzie no jednak trzeba za sobą jakiś tam przedłużaczyk pociągnąć lub też przypinać te wtyczki do innych gniazdek. Oczywiście w żaden sposób tutaj nie chcę umniejszać dla frezarek, które dostępne są na przewodzie, ponieważ mają one również swoje zalety. Gdy mamy naprawdę dużą ilość elementów do przefrezowania, no to są niezastąpione, ponieważ nie będziemy zaskoczeni, gdy nagle zabraknie nam mocy, a reszta akumulatorów, które posiadamy w warsztacie, jest rozładowana. Nie musimy wtedy czekać, tylko podpinamy przewód i działamy dalej. Taka frezarka, może nie ta frezarka, tylko ta frezarka, pamiętajcie, że jest to urządzenie, które działa na bardzo wysokich obrotach, więc pobór mocy przez to urządzenie jest dość znaczny, więc taki akumulator podczas trochę cięższej pracy może wystarczyć na niedużą ilość przefrezowań. W przypadku tej frezarki jest naprawdę całkiem dobrze, ale zdarzyło mi się, że na robocie, mając dwa akumulatory, no tej energii po prostu mi zabrakło, a frezarki na przewodzie ze sobą nie miałem i robota po prostu stanęła. Było to dość spore frezowanie, które wykonywałem. Był to dość głęboki rowek, który był robiony podczas salonu fryzjerskiego, który robiłem jakiś czas temu. Wtedy to się stało. No i musiałem po prostu wrócić na drugi dzień. Ale naprawdę, to była dość ciężka robota. Rowek miał około 2 cm, także dużo tego frezowania było. No i po prostu frezarka dość ciężko musiała pracować. No niestety, wykorzystałem powiedzmy jakieś 1,5 akumulatora, ponieważ no, ten jeden był niedoładowany w pełni. No i tutaj jest właśnie przewaga frezarek, które są na przewodzie, bo jak mamy dostęp do prądu, no to nic nas nie powinno zaskoczyć, jeżeli nie połamiemy frezu. Jak już poopowiadałem tak trochę o metodach zasilania takich frezarek, to może jeszcze skupmy się na silnikach, ponieważ mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Jest to standardowy silnik szczotkowy, który jest w tej frezarce, i silnik bezszczotkowy, który mamy tutaj. Czym to się różni? No jak sama nazwa już mówi, no to w jednej mamy szczotki, które ocierają się o komutator, a tutaj po prostu tego systemu nie ma. Co dzięki temu zyskujemy? No zyskujemy dzięki temu większą bezawaryjność, ponieważ jest mniej elementów, które
są w jakiś sposób tam inwazyjne i które będziemy musieli z czasem wymienić, ponieważ się zużywają, tak jak szczotki. Tutaj mamy takie szczotkotrzymacze. No i z czasem po prostu te szczotki się wytrą, no i trzeba będzie je wymienić, ponieważ bez tego nie będzie możliwa praca silnika. W bezszczotkowej tego nie ma. No i według mnie największą zaletą takiego silnika bezszczotkowego nad silnikiem szczotkowym jest to, uwaga, bo teraz będzie głośno. Jak słyszycie, jest to dość duży wyjec. No i teraz zobaczmy sobie tutaj nasz silnik bezszczotkowy. Może Wy tego nie słyszycie, ale jest ten silnik zdecydowanie bardziej cichy niż silnik szczotkowy. Ponadto, jak widzieliście, po odłączeniu tej frezarki silnik dalej się kręcił. Nie posiada ona hamulca. Akurat ten model nie posiada hamulca. Tutaj jest hamulec, dzięki czemu, gdy coś się wydarzy, będziemy musieli szybko wyłączyć sprzęt. Mamy praktycznie natychmiast zatrzymany taki frez, co może skutkować tym, że nie zrobimy sobie jakiejś krzywdy. Tutaj musimy uważać i pamiętać o tym, że ten frez będzie nadal jeszcze trochę się kręcił. Uważam, że to jest rozwiązanie bardziej bezpieczne, ale zarówno ta i ta frezarka robi to samo. Zwykle do takiej frezarki dołączone są pewne gadżety. Tutaj mam akurat gadżety do tej frezarki pod ręką. Tamte są gdzieś, do tamtej są gdzieś zakopane, także nie ma to totalnie znaczenia. W większości zawsze dostajecie to samo. Pierwsze, odciąg wiórów, który możecie sobie zamontować na taką frezarkę. Tu jeszcze jest dodatkowo śrubka, którą trzeba dokręcić. No i mamy problem wiórów na warsztacie praktycznie rozwiązany, ponieważ podłączamy sobie tutaj tylko odkurzacz. No i cały urobek powinien zostać wciągnięty. Mamy również, no trochę zakurzona. Mamy również coś takiego. Jest to przykładnica do frezowania w równych odległościach. Zwykle służy nam to do frezowania jakichś rowków frezem prostym lub jakichś wgłębień frezem, który jest zaokrąglony. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj sobie regulujemy po prostu odległość. Tutaj możemy jeszcze dostosować sobie grubość materiału, który mamy. Pamiętajcie, żeby ustawić sobie to tak zawsze gdzieś na środku materiału, na grubości tego materiału, tak żeby mieć pewne wsparcie. Zobaczcie, są tutaj dwa otwory. Można również we własnym zakresie już, o, nie widzicie tego, można tutaj we własnym zakresie przedłużyć sobie te prowadnice, tak gdy wyjeżdżamy troszeczkę, gdy mamy do końca na przykład zrobić rowek, no to aby nam ta przykładnica nie poleciała, przedłużamy ją sobie i mamy wtedy pewniejszy chwyt podczas frezowania, pewniejszą tą przykładnicę. Mamy tutaj jeszcze element, który służy nam do również kopiowania. Możemy sobie przekopiować jakiś element na łożysku. Tutaj akurat mam frez z łożyskiem założony, także nie pokażę Wam tego. No i chyba najistotniejsze, jedno, nie jeszcze najistotniejsza. Tutaj mamy jeszcze pierścień do kopiowania, który montujemy sobie w stopie. No i tutaj możemy dzięki takiemu pierścieniowi z użyciem odpowiedniej wielkości frezu przekopiować jakiś kształt. Jak kopiować, możecie zobaczyć na innych filmach na YouTubie. Ja Wam teraz pokazuję po prostu wyposażenie takiej frezarki. No i mamy jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. W tej frezarce, jak i w tamtej frezarce, mamy możliwość zamontowania frezów na 6 i 8 mm. I dostajemy to w standardzie. Tutaj mam tulejkę, gdzie wykręcamy tutaj sobie frez i wykręcając tą nakrętkę,
możemy wymienić taką tulejkę. Jest to tulejka, która jest zaciskowa. Tamta, która siedzi obecnie w frezarce, jest dostosowana do frezów o trzpieniu 8 mm. Ta jest na 6, więc zwiększa nam się trochę wachlarz możliwości. Frezy na 6 mm trzpieniu są zdecydowanie tańsze niż na 8 mm trzpieniu. Lecz jednak trzeba pamiętać o tym, że frezy na trzpieniu 6 mm mogą delikatnie bić. Gdy przesadzicie na przykład z ilością zbieranego materiału, może się okazać, że frez zacznie się wyginać, zacznie pracować na tym cienkim 6 mm trzpieniu. Także do takich frezarek mimo wszystko zalecałbym frezy 8 mm. Na 8 mm trzpieniu. To jest ich zdecydowana zaleta, że są bardziej stabilne. Zdecydowana większość frezów, które będziemy używali z taką frezarką, będą to frezy dostępne z łożyskiem, czyli z elementem, który będzie opierał się o krawędź materiału i tutaj swoim ostrzem będzie je profilował. Możemy oczywiście używać frezów prostych z tą przykładnicą, którą Wam pokazałem. Nieraz z ręki będzie można sobie coś tam delikatnie wybrać na wytrasowanym materiale, ale na przykład tego typu frezów są to frezy też na 8 mm trzpieniu, czyli teoretycznie weszłyby tam, ale raczej taki frez jest dość ciężki, no i będzie naprawdę bardzo ciężko dla tej frezarki, a co za tym idzie, dla nas również niebezpiecznie. Obroty, które taki frez potrzebuje do prawidłowej pracy, będą dość spore, także obciążenie dla samego urządzenia również będzie spore, więc takich dużych frezów, nawet ten, unikałbym podczas frezowania frezarką krawędziową. Raczej tego typu frezy, ten już jest dość spory, ponieważ ma 18 mm z tego co pamiętam i tu już frezarki mają dość ciężko. Wiadomo, możemy regulować sobie głębokość frezowania tak, aby tego urządzenia jednak nie obciążać. No ale są to dość duże frezy. Tutaj już bym kierował się bardziej w rozwiązania, które oferują nam frezarki o standardowej budowie po prostu. No ale taki o 6 mm trzpień, taki maluszek, zdecydowanie jak najbardziej możemy sobie coś skopiować taką frezarką. Sam używałem tego podczas montażu ostatnich schodów, które możecie zobaczyć na kanale. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Wiecie, w jakich celach została stworzona frezarka krawędziowa? Wiecie, jaka jest różnica między taką frezarką górnowrzecionową standardowej budowy, a taką krawędziówką? Wiecie, jakie frezy montować do takiej frezarki, do czego będziecie ją ogólnie używali? Więc teraz musicie już sobie sami określić, czy taka frezarka w Waszym warsztacie będzie pomocna. Ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że nie wyobrażam sobie nie mieć w tym momencie frezarki górnowrzecionowej krawędziowej, ponieważ no, bardzo wiele rzeczy ona mi ułatwia. Podchodzę, łapię i po prostu idę sobie frezować. Nawet na warsztacie taki system akumulatorowy jest bardzo dużym ułatwieniem. Ja akumulatory ładuję praktycznie cały czas je wymieniam, ponieważ no, też żywotność tych akumulatorów jest ściśle związana z tym, jak Wy je traktujecie. Warunki na warsztacie są ważne, tak? Decydując się na system akumulatorowy, ponieważ no, akumulatorki lubią ciepło. Akumulatory trzeba cały czas używać, tak? Żeby służyły one nam jak najdłużej. Trzeba je w jakimś stopniu rozładowywać, doładowywać, a nie tak, że po prostu ładujemy raz i to sobie leży gdzieś tam w mrozie. No taki akumulator długo po prostu nam nie pożyje. Wcześniej używałem takiej frezarki na przewodzie. Uważam nadal, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale gdy mam naprawdę dużo elementów do przefrezowania, no to wtedy zapinam sobie taką frezarkę i nie mam żadnych problemów. Albo na przykład frezowanie profilów pod LEDy w schody, no to raczej tą frezarką, ponieważ no nie będę musiał zaraz przypinać akumulatora. Wiadomo, to jest o wiele wygodniejsze rozwiązanie, trochę droższe,
to o rozwiązanie. No i no, płacimy głównie za wygodę. Musimy kupić akumulator body, no będzie to jakiś tam większy wydatek. Ale jeżeli zajmujecie się tym profesjonalnie albo planujecie zajmować się tym profesjonalnie, no to ten system bardzo szybko zwróci Wam pieniążki, które zaoszczędzicie po prostu na czasie Waszej pracy. Ten system do warsztatu Majsterkowicza jak najbardziej może sobie leżeć, taka przewodowa również w warsztacie profesjonalnym. Ja wcale tego nie neguję. Jest to naprawdę świetna frezarka. Akurat ta, którą ja mam w ręku, wiem, że to jest bardzo proste urządzenie, więc te tańsze frezarki będą pewnie równie dobre. Jedyne, co tam się może zepsuć, to chyba silnik, no i ewentualnie bić wrzeciono. No ale to już naprawdę chyba trzeba byłoby się postarać przy projektowaniu takiego urządzenia i składaniu go. Dobrze, no to na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli ten film jest przydatny w jakikolwiek sposób dla Ciebie, zostaw łapkę w górę, bardzo Cię o to proszę, ponieważ wybija mi to trochę zasięgi do góry, docierając do większej ilości osób właśnie z takimi filmami, które są pomocne. No i dzięki temu mój kanał się rozwija. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już w kolejnej realizacji, prawdopodobnie. Na razie, cześć!